28 kwietnia 2022. Czwartek. Rocznica. Święceń kapłańskich naszego świętego Maksymiliana w Rzymie 28 kwietnia 1918 rok. Rocznica objawienia się Matki Boskiej w Warszawie 28 kwietnia w 1943 roku. Zapowiadający objawienia Matki Boskiej 3 maja w 1943 w Siekierkach. Tego dnia w Berlinie zgilotynowano 40-letniego Konstantego, ojca 5 dzieci, za podanie chleba. Kwietnia 1945 roku w Altötting zamordowano kapłanów i pilnujących sanktuarium Sobieskiego, gdzie 2 wnuków było proboszczami, gdzie serca 5 wnuków są. Matkę Boską adoruje prawnuk Sobieskiego i patrzy na nią wnuk Sobieskiego, cesarz Karol VII. 28 kwietnia 1963 roku poświęcono kamień węgielny pod Karmel Krwi Chrystusa Króla. Sprofanowana Eucharystia 28 kwietnia 219 roku była połączona z profanacją Eucharystii w Warszawie na Bielanach w sercu, gdzie jest serce króla Michała Korybuta Wiśniewieckiego. Kościół błogosławionego Detkensa z Dachau. To nie był przypadek, wszystko zaplanowane. 18 kwietnia w tym roku w tym samym kościele chory kapłan puścił kalinkę, pieśń banderowców i zaczął tańczyć. Również te tańce były 12 kwietnia w liceum Jana Zamoyskiego, pradziadka Korybuta Wiśniewieckiego, który zmarł w Wilnie na Ukrainie 11 listopada 1673 roku, w dniu, kiedy Sobieski zwyciężył pod Chocimiem. Czas dobiega końca. Od 28 października 1958 roku instaluje się tylko władców świata, co niszczą Kościół od wewnątrz. Zaplanowane planem z 12 października 1492 roku w Konstantynopolu, gdy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Października jest święto Matki Boskiej w Saragosie. Matka Boska w Saragosie objawiła się 20 stycznia w 1940 roku apostołowi Jakubowi. Jeszcze żyła na ziemi. 20 stycznia 1842 roku objawiła się Matka Boża w Rzymie, Żydowi Radispone. Był to dzień chrztu biskupa Pelczara.
Matka Boża przysłała nam 20 stycznia w 1966 roku, urodził się w Ostrowie Wielkopolskim na ksiądz Michał Woźnicki. Tego samego dnia w Bremen urodził się obecny biskup burmistrz Hamburga, działający w Kretuszu, stojącym na klasztorach, budowanym w podobnym okresie co klasztor, w którym Eucharystię, w którym mszę świętą trydencką broni ksiądz Michał Woźnicki na ulicy Wronieckiej w Poznaniu. Tego samego dnia w Izraelu urodził się Żyd, którego przygotowywali na polskiego kapłana do Kalisza, gdzie zbierali się zawsze wszyscy kapłani, którzy byli uratowani z dachu. 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku zamordowano Jacka Stefańskiego, muzyka, powstał zespół Bez Jacka. Wypromowany przez nich Żyd. Rodzice byli z Ostrowa Wielkopolskiego. Jest jako polski ksiądz w Kaliszu. W Kaliszu, gdzie spotykali się kapłani, którzy przeżyli Dachau. Przeżyli za przyczyną świętego Józefa? Nie. Wypuszczono ich, bo to było w programie. Załatwiono jako polskiego księdza Żyda. Nazywa się teraz Jacek Stefański. Jezu, ufam Tobie. Święty Maksymilianie Kolbe. Biskupie Neuhäuslerze, który założyłeś Karmel Krwi Chrystusa, gdzie była profanacja. Wysłałeś mnie do księdza Michała Woźnickiego. Razem z kapłanami zamęczonymi w Dachau. Z Salezjaninem. Michałem Woźniakiem, dla którego brałem ziemię w Dachau w 2016 roku. Jutro jest rocznica w zeszłym roku, 29 kwietnia. Był tylko jeden świadek, Żyd z Izraela. A tutaj Kościół przyjęty przez przestępców dalej się wyszczepia. Wszystko w maskach. Zamknęli Kościół. Również przestępcy Dumuzdek dał rozkaz wyszczepiać polskie wojsko 16 kwietnia 2021 roku. Gondecki rabin. Spotkanie przy pomniku 2770 kapłanów. Napady na księdza Woźnickiego. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża nadziei, Matko Boża łaskawa, która się objawiłaś 28 kwietnia w 1943 roku w Warszawie. Chroni naszego księdza Michała Woźnickiego. Miłosierdzie, Boże miłosierdzie zwycięży, ale w prawdzie.